osobiście doświadczyć, zobaczyć i na pewno Państwo potwierdzicie moje zdanie. Proszę Państwa, mamy 9 wydziałów. 9 wydziałów, które już nabierają przynajmniej 2, które nowe, czyli Wydział Zarządzania Kulturą i Wydział Scenografii nabiera rozpędu. I muszę powiedzieć, że już nasza szkoła jest chyba w tej chwili największą szkołą, która ma wspaniałe propozycje dla młodzieży. I jest też dobry znak, że mimo kryzysu, jeżeli chodzi o niż demograficzny, szkoła nasza cieszy się ciągle popularnością i mam nadzieję, że przyszłość będzie jednak nie najgorsza. Proszę Państwa, nie chciałbym oceniać do końca i wartościować. Musicie Państwo sami zobaczyć. Państwo dziekanostwo przedstawią to, co będziecie mogli Państwo obejrzeć i gdzie będziecie mogli Państwo obejrzeć. Ja się cieszę, że po prostu Akademia w tej chwili otrzymała nowy budynek. W tym roku już go powolutku zaczynamy zagospodarowywać i mam nadzieję, że w tych nowych murach również będzie bardzo atrakcyjnie, ale o tym już dziekani dzisiaj powiedzą. Proszę wybaczyć, bo widzę tutaj Państwa rektorów ze Szkoły Japońskiej, pana profesora Nowackiego widzę i panią rektor. Też witam serdecznie. Też witam. No cóż, żeby nie przedłużać, proszę Państwa, na pewno są jeszcze wspaniali goście, ale ja tutaj nie mam okularów, także witam wszystkie znakomitości, które przybyły na naszą uroczystość. Witam profesorów, witam przede wszystkim studentów, którzy na pewno się będą jeszcze pojawiać, ale mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie będzie na tyle ciekawe i gorące, żeby się mieli Państwo satysfakcji. A teraz zapraszam po kolei pani dziekan Gryńczyk, malarstwo. Dzień dobry Państwu. Zachęcam dzisiaj do obejrzenia wystawy końcoworocznej naszego wydziału, który mieści się tuż obok. I bardzo proszę zwrócić uwagę na wspaniałe prace naszych bardzo zdolnych studentów, jak również na wspaniałą pracę naszej kadry, naszych profesorów, którzy po prostu pracują wytrwale nad ich wykształceniem. Bardzo proszę też o obejrzenie prac, które są tu w pałacyku, ściany, malarstwo ścienne, które się mieści, jest bardzo interesująca propozycja, jak również tkaninę czy inne specjalizacje, które mamy na wydziale. Bardzo też proszę o zgłoszenie się wszystkich chętnych do obejrzenia wystawy. Czeka pan profesor Artur Winiarski, prodziekan naszego wydziału. Także bardzo proszę o skorzystanie z tej propozycji. Chciałam też również podziękować dziekanom, którzy wspomagają nas wydział, głównie Wydział Grafiki i panu dziekanowi Ostojnickiemu, który przyjmuje naszych studentów, ponieważ nie mamy możliwości kształcenia pracowni komputerowej, bo takiej nie posiadamy. Wobec tego korzystamy przy wsparciu oczywiście pana rektora, który to finansuje. Także dziękuję również panu rektorowi. I tu jeszcze zachęcam naprawdę do obejrzenia wystawy i to jest nasze takie podsumowanie i coś, czym możemy się pochwalić.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwa, przełamiemy pewną tradycję, kobiety zaczynają, czyli pani dziekan Jelony Wydział Rzeźby. Dobry, witam serdecznie. Chciałam zaprosić swoim kolegów profesorów oraz społeczności studenckiej na wystawę Wydziału Rzeźby. Siedziba Wydziału Rzeźby główna mieści się przy Wydziału Kościuszkowskiej 37-39. Także na krakowskim przedmieściu, tu nie jesteśmy. Ale ze względu na główne uroczystości otwarcia wybrzeże zaprezentuje się dopiero od jutra, od godziny 12 na tą inaugurację serdecznie zapraszamy. I też w tym terminie zostaną otwarte pracownie przy krakowskim przedmieściu. Łącznie na Wydziale Rzeźby mamy 6 pracowni rzeźby. Jedna pierwszego roku, pracownie mistrzowskie, 4 pracownie mistrzowskie, pracownia otwarta wydziału rzeźby dla innych wydziałów. Na krakowskim przedmieściu serdecznie zapraszam do obejrzenia dorobku studentów prac z pracowni profesora Majaka i pracowni pierwszego roku, którą prowadzi profesor Roman Wypiersza. Są jeszcze pracownie otwarte rzeźby i pracownia ceramiki naszego kolegi Stanisława Bracha. To chyba z grubsza tyle. Rok był ten, no takie krótkie podsumowanie, trudny, ale bardzo ciekawy, bo zaczęliśmy w październiku pracę w nowym miejscu. Wreszcie mamy dach nad głową, taki bardzo dobry, wyposażony. Są to pomieszczenia, dwie piękne pracownie rzeźby na Nowym Wybrzeżu plus pracownia rysunku. I serdecznie właśnie proszę o uwagę i obejrzenie do roku mistrzostw zespołu. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.